Szybka akcja. Właśnie dostaliśmy informację od takiej fundacji zajmującej się żółwiami małymi, że dzisiaj będą wypuszczać je do oceanu i poszukują wolontariuszy. Zgłosiliśmy się, na szybko musieliśmy załatwiać skuter i teraz pakujemy się szybko na skuter i jedziemy do Kuty. Ta Kuta jest oddalona od Sanu o jakieś 20-30 minut drogi na skuterku. Skuter na Bali można znaleźć na każdym rogu. Pełny wachlarz modeli i cen. Wynajmując na dłuższy czas macie lepszą pozycję negocjacyjną. Aby legalnie wynająć skuter, powinniście posiadać kategorię na motocykl oraz wyrobić międzynarodowe prawo jazdy. Ruch jest lewostronny i bardzo chaotyczny, ale w tym chaosie jest metoda. Nie ma tu zasad pierwszeństwa, kto pierwszy, ten lepszy. Ale spokojnie, informuje się o tym klaksonem. Korki potrafią pokrzyżować nawet najlepsze plany. Bierzcie to pod uwagę, robiąc swoje. Możecie przyjąć, że ruch będzie podobny do tego z warszawskiego Mordoru. Kuta. Kiedyś miasteczko rybackie, potem pierwsza miejscowość na Bali, która zaczęła rozwijać się turystycznie. Teraz trochę trąci Mielne, ale za to z fajnymi plażami, idealnymi dla początkujących surferów. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Kucie. Podróż nie była jakaś super przyjemna. Pierwszy raz jechaliśmy tutaj skuterem i szczerze powiedziawszy, na tych drogach, co tu się odbywa, to jest jakaś masakra. Ja mam prawo jazdy na motocykl, wyrobiłem sobie też międzynarodowe prawo jazdy i teoretycznie mogę tutaj jeździć legalnie, natomiast taka wolna amerykanka na tych drogach jest, wszyscy jakby skutery jeżdżą po lewej, po prawej, samochody się wyprzedzają, zmieniają pasy bez żadnych kierunkowskazów. Mówię to ja, warszawski kierowca BMW, który do dzisiaj zastanawia się, po co był ten drążek przy kierownicy. Więc trzeba bardzo tutaj mocno uważać, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia na skuterach ani motocyklach, no to nie polecam. Najpierw lepiej sobie potrenować, bo jest naprawdę hardkorowo. Ale co jak skutery to nie wasza bajka? Na szczęście są to aplikacje podobne do Ubera, Grab i Gojek. Możecie zamówić taksówkę, kierowcę na skuterze lub jedzenie z dostawą do domu. Teraz można powiedzieć, że czuję się jak posiedzę. Polecam też sprawdzać tu ceny otrzymane od lokalnych kierowców, zwłaszcza na lotnisku. Zdarzyło nam się otrzymać propozycję o 700 tysięcy rupii wyższą niż w aplikacji. Przeginka. Ale pamiętajcie też, żeby zostawić solidnego tipa. Sporo osób żyje tutaj z transportu. Dla nich to wiele, a dla was to tylko kropla w kosztach organizacji wyjazdu na Bali. Byliśmy godzinę przed czasem i bardzo dobrze, bo zobaczcie z tyłu, jak wygląda kolejka do tego, żeby zapisać się w ogóle do wypuszczenia do oceanu. Jest przewidzianych 90 żółwi, także no nie wszyscy stojący w tej kolejce będą mieli okazję pomóc. Wczoraj uratowano ponad 500 jaj, które też tutaj się znajdują, teraz wam pokażę. Więc no, ta fundacja działa bardzo sprawnie. W takim inkubatorze wylęga się teraz około 3000 jaj. Możliwość pomocy jest bezpłatna, oczywiście jesteśmy wolontariuszami, ale fundacja zachęca do tego, żeby wspomóc ich jakimś datkiem, także każdy, kto będzie wolontariuszem, jakieś tam małe sumy przekazuje na to, żeby jednak mieli możliwość działania. Baby żółwie odpłynęły, by dorastać w wodach Oceanu Indyjskiego i spotkać się z nami już gdzie indziej, w ich domu, pod wodą, pokazując nam piękno podwodnego życia. No właśnie, a my uznaliśmy, że z tego zaproszenia skorzystamy. A gdzie lepiej to zrobić, jak nie w Turtle Point na wyspach Gili? Gili w języku Sasak, czyli etnicznym języku mieszkańców wyspy Lombok, oznacza wyspę.
W skład archipelagu wysepek Gili wchodzą trzy wyspy. Jedna z nich to jest Gili Trawagan, czyli największa z nich, która poza rajskimi plażami i piękną wodą oferuje również sporo restauracji i życie nocne. Wśród turystów uważana jest za najbardziej imprezową. Jest też Gili Meno, która jest najmniejsza z nich i najspokojniejsza. I tam spędzimy większość naszego pobytu, bo planujemy odwiedzić wszystkie trzy wysepki. I Gili R, która ma największą populację. Aby dostać się na wysepki Gili, należy wziąć albo fastboata, tak jak my to zrobiliśmy. Płyniemy tą łódką tutaj. Albo wybrać publiczny prom, z tym, że ten prom płynie dużo dłużej. Nasza podróż będzie trwała około 1,5 do 2 godzin maksymalnie, a publiczne promy płyną nawet 5 do 8 godzin, w zależności od tego, ile mają opóźnienia. Często się spóźniają, nam zależało z kolei na czasie, dlatego wybraliśmy właśnie fastboata. Inna sprawa jest taka, że publiczne promy kosztują dużo mniej, około 50 tysięcy rupii. Natomiast my zapłaciliśmy 350 tysięcy w jedną stronę od osoby, co oznacza, że 7 razy więcej. No nie ma biedy. Fastboaty wypływają z różnych portów na terenie Bali. My płyniemy z portu Padang Bay. To jest chyba najbliżej położony wysepek Gili port. Znajdują się też porty w Sanur i w Serengang. To jakoś tak. Zatem jak będziecie płynąć, to w zależności od tego, który port wybierzecie, tyle będzie trwała wasza podróż. Pomimo tego, że płyniemy fastboatem, tak może się okazać, że będziemy mieli opóźnienie, ponieważ te łódki również się spóźniają. Tutaj jeżeli chodzi o logistykę, no to niestety, ale to trochę kuleje. Czytaliśmy opinie najróżniejsze. Zdarzało się tak, że nawet niedawno, jak moi przyjaciele byli tutaj na Bali, to jedna z łódek zatonęła. Zatem wybierajcie takie, które mają dobre opinie, nie są wcale najtańsze, bo wam też powinno zależeć na bezpieczeństwie i na tym, żeby jednak dopłynąć na te wysepki. Polecam zabrać ze sobą Aviomarine, ze względu na to, że taki rejs wydaje się tylko łatwą, szybką wycieczką, przyjemną, ale może być też wzburzone. I zdarza się, że po prostu błędnik szaleje i ludzie mają problemy z chorobą lokomocyjną. Polecam spakować się też w małe torby, ponieważ pojemność łodzi jest ograniczona. Oprócz tego, to pamiętajcie, że na Gili nie ma transportu mechanicznego. Wszystko będziecie musieli targać na własnych plecach. No bo nie będziemy przecież wykorzystywać ani koni, ani osiołków. Możecie też jakoś zapakować się i na rowerze próbować to przewieźć, no ale nie wiem, jak wy to zrobicie. My będziemy nieść wszystko na sobie. Oprócz tego, że obecnie pada, nie wiem czy to widać, i jest mokro, no to jednak pamiętajcie o tym, że płyniecie łódką. Na pewno będzie mokro. Zapakujcie się w torby, które są nieprzemakalne. Teraz i tak jest o tyle spoko, że można wejść z portu bezpośrednio na łódkę. Ale tak jak wspominałem w poprzednim filmie, zdarzało się, że po prostu trzeba było wchodzić z plaży. No i ten bagaż wnosić w zasadzie w rękach do połowy w wodzie. Prawdopodobieństwo, że wasze bagaże będą mokre, jest duże. Zaczyna się zaraz onboarding, także płyniemy w miejsce, które dla wielu jest uznawane za taką destynację must have.